Cześć kochani, witam Was serdecznie w czytaniu na pierwszy tydzień marca. U nas przepiękna pogoda, dajcie znać jak u Was, korzystajcie, no bo mamy już zaczątek wiosny, także zobaczymy jakie energie sprzyjające na najbliższy tydzień, jakie wskazówki, rady od duchowych oczywiście przewodników. Na kanale jest już czytanie miłosne, mamy prognozę miłosną dotyczącą relacji, także zachęcam Was do odwiedzenia tego czytania, jeżeli jeszcze ktoś nie widział. Nowe osoby mogą rzucić subskrypcję, dzwoneczek. Jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję za wyrównywanie energetyki oraz połączenia między nami. Kochane kobiety, do 10 marca z okazji Dzień Kobiet dla Was 30% upustu na wszystkie moje usługi. To czytanie jest ogólne. Jeśli ktoś z Was chciałby bardziej szczegółowej, indywidualnej interpretacji i pomocy, jeżeli chcecie skorzystać ze wskazówek z kart Tarota, to zapraszam serdecznie do kontaktowania się ze mną poprzez mail wskazany pod filmikiem. Tutaj mamy odczyty ogólne, oczywiście może zdarzyć się tak, że to czytanie zarezonuje, jak nie z Twoim znakiem słonecznym, to ascendentalnym, wenusowym bądź księżycowym, ale jeżeli chcesz mieć więcej pewności, chcesz wskazówkę, poradę, bądź po prostu nurtuje Cię jakieś pytanie od dawna, to zapraszam, zachęcam do kontaktu ze mną, zwłaszcza Panie, które w tym tygodniu mogą skorzystać z 30% upustu. Dobrze kochani, będziemy już zaczynać, od zodiakalnej rybęki, natomiast jeszcze muszę oszałwiować sobie karty, bo jak zwykle zapomniałam. Dobra, także tylko oszałwujemy i będziemy, słońca drogie moje, zaczynać. Dobra, także wiosenne czytanie pełną parą, oprócz zwykłego czytania tygodniowego, również przesłanie anielskie. Wskazówka anielska na cały, kochani, marzec dla każdego znaku zodiaku. Zaczynamy od rybęki, ponieważ słońce króluje w Waszym znaku i skończymy na wodnikach. Kochani, mam otwarte okno, no bo wpuszczam wiosnę sobie do energetyki, także sorki za wszelkie odgłosy. Może włączymy jeszcze podkładzik muzyczny. Mam nadzieję, że mocno nie będę przerywał. Także szybko włączę jeszcze podkład. No lepiej chyba słuchać jednak muzyki niż jakichś zagłuszających odgłosów zza okna, ale mówię, no chciałam wpuścić przepiękne powietrze, już niezwykle wiosenne. Korzystam z pięknego dzisiejszego dnia i cieszę się, że właśnie w tym dniu mogę zrobić dla Was czytanie. Dobra. Także wpuszczamy jak najwięcej słońca, jak najwięcej wiosny do energetyki. Zaczynamy, zobaczymy jakie przesłania na dany tydzień, na pierwszy tydzień marca. Zobaczmy, kochani, co dla zodiakalnej ryby. Co dla zodiakalnej rybęki do 7 marca. I tu już nam się sama karta pokazuje. Proces uzdrawiania. Ale nadal rybęki nie odchodzicie. Więc to jest raczej wskazówka, że wymagacie procesu uzdrawienia, bo nadal nie odchodzicie od starej struktury. Zaraz zobaczymy, od czego nie odchodzi ryba. Nadal są problemy finansowe, ale tu jest nacisk na wyjście z załamania. Powiem Wam szczerze, nacisk na wyjście z załamania to na pewno, na podjęcie konkretnej decyzji, być może jeszcze toksycznego człowieka do końca nie opuściliście go z energetyki. Gdyby ktoś potrzebował rytuału odcinającego, macie 30% do 10 marca, kochani.
No właśnie, bo cały czas ktoś się do was dobija, komunikuje, natłok zdarzeń, natłok obowiązków, natłok informacji cały czas u was w energetyce. No, mamy cesarzową, ale mamy cesarzową, która niestety nie kocha siebie. W czytaniu miłosnym, do którego serdecznie was zachęcam, mieliśmy, kochani, ogrom wskazówek, aby kobietki zaczęły dbać o siebie. Także źródło pamięta, że mamy Dzień Kobiet. No, tutaj niestety obok cesarzowej odwrócony as kielichów, czyli drogie panie przede wszystkim spod znaku ryby, no bierzemy się za proces uzdrawiania. Za chwilę to się dowiem, od czego rybenka nadal nie odchodzi, kochani, bo mamy odwróconą ósemkę kielichów. Gdyby to było 8 kielichów w pozycji prostej, no okej, ale odwrócone jest to nadal toksyczna sytuacja do uzdrowienia. I nadal nie odchodzenie od czegoś, co wam nie służy. Przypominam, że to odczyt ogólny, no ale zobaczymy, z kimś na pewno będzie rezonowało. Więc zobaczmy, od czego nie odchodzi zodiakalna ryba. Zodiakalna ryba po prostu jest prześladowana przeszłością, po prostu nadal tkwi w stagnacji i nie ma zaufania do siebie. Zwłaszcza kobiety nie mają, to już nie chodzi o to, że nie macie zaufania do facetów. Tutaj pogonić wszelkich facetów, wracaczy, toksycznych byłych czy innych lowelasów, a należy zadbać w końcu o proces miłości własnej, kochani, tak? Odwołujecie wszelkie plany, odwołujecie wszelkie spotkania poprzez niższe samopoczucie, no na wiosnę niestety niezbyt sprzyjający przekaz. I, no, widzę, że tu do końca nie wychodzicie ze swojego załamania i te problemy w waszej aurze energetycznej są dość mocno, kochani, widoczne. Jak tutaj się uzdrowić? No, no i mamy odwróconą kapłankę. Kobiety drogie, to jest mocno przekaz skierowany dla was. Ewentualnie panowie spod znaku ryby, no, cierpią przez jakąś złą kobietę, ale mam nadzieję, że panowie sobie z tym poradzą. Ale drogie panie, co tu u was się dzieje? Kompleksy, fatalizm, strach. Strach przez innych ludzi, zamknięcie do ludzi, nie otwieranie się na nowe znajomości, kochani, nadal nam się to przedłuża. No nie fajnie, nie fajnie, rybka nadal tutaj w załamaniu, ale dziewięć buław mówi nam, żeby się nie poddawać i że z tego kryzysu w dalszym ciągu, kochane rybenki, można jak najbardziej wyjść. Jeżeli nadal tkwicie w toksycznym środowisku pracy, no konieczność odpoczynku dla was, mocno brak zaufania do ludzi, mocno brak zaufania do ludzi jest widoczny i tkwicie po prostu w takiej postawie obronnej, w stagnacji, po prostu tworzycie wokół siebie mur, no tkwicie w strefie komfortu, ale mimo tego nadal to wasze cierpienie, załamanie widać. W dziewiątce buław oczywiście mamy gotowość do kolejnej walki, mamy gotowość do wyjścia z ranienia, po prostu z wyjścia z kryzysu, więc no nic straconego, rybenki, ale wasze psychiczne zranienie nadal dość mocno dominuje mi w energetyce, tak jak powiedziałam, zwłaszcza u kobiet. Jest potrzeba podjęcia decyzji co do osoby dosyć mocno zamożnej, od której być może jesteście zależne finansowo. Widać tutaj w energetyce znak zodiaku byka. Generalnie tutaj w tym tygodniu trzeba byłoby podjąć jakieś decyzje dotyczące sfery finansowej. Ktoś się z wami komunikuje odnośnie pracy. Przejrzyjcie wszelkie nowe też propozycje i oferty pracy. Rozsyłajcie CV, bo tutaj czuję, że u wielu rybeniek chodzi nadal o opuszczenie toksycznego środowiska pracy, bo odbiło się to mocno na waszym zdrówku, zwłaszcza na samopoczuciu pod kątem sfery psychicznej. Po prostu, tak? No, mamy toksyczne niestety nadal środowisko do zmiany, bo jest odwrócony księżyc. Tutaj źródło mówi, aby nie poddawać się i konsekwentnie starać się od tego towarzystwa odcinać, towarzystwa środowiska, szukać nowych ludzi, znajomości i nowych ofert. Tutaj nieustannie dla was są takie komunikaty i źródło nadal mówi, aby rybka nie poddawała się i szła po swoje. Dobrze, no i teraz poproszę przesłanie anielskie dla zodiakalnej ryby na cały miesiąc marzec. Poproszę przesłanie anielskie dla zodiakalnej ryby na cały miesiąc marzec.
No, dziesiątka powietrza mówi nam o tym, że wasza trudna sytuacja w marcu ma szansę naprawdę wysoko tutaj się zakończyć. Natomiast należy podjąć się zmian i wyjść, kochane rybki, ze stagnacji. Należy uwierzyć, że sprawy rzeczywiście ulegną polepszeniu. Jeżeli ktoś tkwi w nałogach, w toksycznej sytuacji, dziesiątka powietrza faktycznie zwiastuje nam wyjścia. No, także walczcie o swoje marzenia, walczcie o swoje pragnienia i nie poddawajcie się, kochane rybeńki. Dziękuję Wam serdecznie, zodiakalne ryby. Przejdziemy teraz do zodiakalnych baranów. Przejdziemy teraz, kochani, do zodiakalnych baranków. Zodiakalne barany do 7 marca. Co? Oj! Nie skaczcie, baranki mi. Zodiakalne baranki, no trygon ognia, nie? Zodiakalne baranki do 7 marca. Byka, kochani. Widać związek z osobą, która była mocno stagnacyjna, leniwa, nie podejmowała działania, żerowała na waszych pieniądzach. Obstawiałabym zodiakalnego byka. I widać problemy, które oddziałują jeszcze z tej relacji. Jeżeli mieliście, to nie musi być byk, ale to wyczuwam, że jest osoba bardzo ociążała, która nie podejmowała działania, a wy jesteście właśnie trygonem ognia. I tutaj też macie zachętę do wejścia w relację bardziej z osobą ognistym, z królem buław, czyli trygon ognia, ten sam co wy. Najprawdopodobniej lew, ale może być też baran, bądź ewentualnie strzelec, tak? Ale to jest właściwie karta, kochani, zodiakalnego lwa. I tutaj też na pewno informacja, nie wyczekuj na niestety spłatę od tej osoby, bo ta osoba, no i to chodzi o cokolwiek, jeżeli ta osoba jest wam winna przeprosiny, tak? Jeżeli chodzi o jakieś sprawy długi karmiczne, czy też długi właśnie, no bo tutaj mogła żerować ta osoba na waszych pieniążkach, być może tych pieniędzy nie oddaje. Źródło nam mówi, nie wyczekuj na to, no bo tutaj po prostu mamy jakąś niezbyt odpowiedzialną osobę, tak? Tutaj w tym odwróconym królu denarów. Patrzę, czy mi się zaraz rozłączy, bo coś mi tutaj przerwało. Kochani, no jest wieża, która sugeruje o całkowitym rozwaleniu, tak? Etapu z przyszłości, właściwie pójścia bardzo dynamicznie w nowym, kochani, kierunku. Nie wiem, czy warto poświęcać energię jeszcze tutaj na ten właściwie stary etap i na osobę, która tkwi w stagnacji i nie podejmuje żadnych działań. No tak to wygląda do 7, kochani, tak to wygląda do 7 marca i myślę, że ta wieża, która jest w tle, jest naprawdę dosyć wymowna. Okej, czyli uleczyć się do końca po tej osobie. Tutaj macie komunikat i wskazówkę. Wejść w nowe znajomości, starać się uzdrowić już po etapie, wejść rzeczywiście w nowe znajomości i macie faktycznie szansę na relację z zodiakalnym lwem, baranem, bądź strzelcem, z osobą, kochani, niezwykle ognistą, bądź jest szansa na awansik w pracy i na samorozwój, jak najbardziej, bo to wy też możecie być w tej energetyce króla buław, tak? Tutaj no, czuję taki dynamizm, siłę i baran jak najbardziej ma wszystkie predyspozycje, aby nie oglądać się za osobami z osobami stagnacyjnymi z przyszłości i aby ruszyć mocno do przodu. Także, kochane baranki, jak najbardziej macie na to szansę. Dobra. I co jeszcze? No na pewno tutaj już nie czekać z założonymi rękoma na znak zodiaku, kochani, byk. Ta osoba, bądź osoba, która była materialistą, tak? Osoba, której... Ale to może być naprawdę byk, jeśli macie, bo tutaj dwa razy aż król denarów, no tutaj znowu pokazał mi się odwrócony. Ktokolwiek, kto w jakiś sposób żerował finansowo, wykorzystywał was, finansowo oszukiwał. Nie czekać na tą osobę i niestety nie czekać na...
wkład długu, no jeżeli dług karmiczny, no to cóż, wszechświat sam rozliczy tą osobę, ale jeżeli jest finansowe, kochani, zobowiązanie, faktycznie nie czekać i nawet podjąć kroki prawne, jeżeli jest taka sposobność, tak, w odzyskaniu po prostu swojego. Brnij baranie do przodu po swoją stabilizację, nie oglądaj się już za osobami, no, które troszeczkę tutaj cię oszukały i w jakiś sposób na tobie żarowały. Dokładnie odwołuj spotkania z tymi ludźmi, wejdź w nowe ogniste, tutaj bym powiedziała, tak, w ogniste, ruchliwe, przedsiębiorcze, zaradne, bo ta osoba kompletnie zaradna nie była i jedynie na twojej zaradności żerowała. Co tu jeszcze mamy w tle? No właśnie, i też komunikacja, taka cięta komunikacja, asertywna, kochani, komunikacja w tym przypadku będzie słuszna, jeżeli ta osoba faktycznie będzie się w jakiś sposób z wami komunikować, czy dalej próbowała tutaj coś ugrać. To mam nadzieję, że inteligentnie, po prostu ciętym językiem też to rozstrzygniecie, baranki, bo kto jak nie wy. Dobra, i przesłanie na marzec. Przesłanie od aniołków na marzec dla zodiakalnego barana. Równowaga, potrzeba równowagi, macie patronat Archanioła Zadkiela i potrzeba równowagi i umiarkowania, współpracy i kompromisu. Być może faktycznie jakiś proces, który będzie się toczył drogą sądową, ja tutaj tak mocno wyczuwam. No i tak to trzeba byłoby załatwić, żeby od tego etapu się odciąć. Wyczekuj też na odpowiedni moment w celu uzyskania tego pojednania, mam wrażenie, ale mam wrażenie, że to pojednanie może zostać osiągnięte, ale mnie ten internet stresuje, znaczy stresuje, no denerwuje. W marcu, myślę, jeżeli macie tutaj taką ochronę, może wszystko faktycznie się wyrównać, zwłaszcza jeżeli długi karmiczne, wszechświat sprzyja, aby doszło do równowagi, tak? Dodatkowo, słuchajcie, macie tutaj też kilka słów od Królowej Powietrza, jest to waga albo wodnik, być może ta osoba w jakiś sposób pomoże, ktoś o ognisto-powietrznym połączeniu, kochani, bardzo inteligentna osoba i zaradna też, szukajcie wsparcia w takim gronie. Może to być naprawdę strzelec, lew z powietrznym oddziaływaniem w kosmogramie. Mówię, osoba niezależna, niezwykle doświadczona, realnie patrząca na świat i życie i na to, co można ze świata tak naprawdę tutaj skorzystać. Jest to osoba bardzo zaradna, która na nikim tutaj nie żeruje, walczy o swoje, tak? Pomoże wam też ta osoba podjąć neutralną decyzję i oczyścić się z tego, co faktycznie wam już nie służy. Także gdybyście tutaj oglądali się za jakąś osobą, bo z przyszłości, która była mocno materialistycznie nastawiona, to osoby ognisto-powietrzne spod znaku lew, lew, strzelec, waga, wodnik, te osoby mogą wam pomóc bardzo w marcu. Dziękuję wam serdecznie, baranki, i będziemy teraz przechodzić do zodiakalnych byków. Byki do 7 marca. Byki do 7 marca. Znowu wodnik u byka, kochani. No i tu ciężko z tym wodnikiem, nie? Ciężka przeprawa. Zobaczymy, o co tu chodzi. No okej, duchowe relacje z wodnikiem, faktycznie macie byki, które nie zakończyły się, nie oczyściły się, no ciężko w energetyce tutaj nadal tkwią, ale nie za bardzo ma to potencjał przy piątce mieczy. Trudne energie, ciężkie energie dla was byki. Ciężkie doświadczenia, jak nie wodnik, to coś trudnego u was się byki faktycznie dzieje, można to uzdrowić pod kątem duchowym, pod kątem ziemskim, fizycznym już tak nie bardzo. Zobaczmy, zobaczmy, co z tym wodnikiem, gdybyście miały byki, bo tam dostawałam komentarz. No tutaj jest jakieś umiarkowanie, wyrównanie, pojednanie, ale bardziej pod kątem duchowym jedynie, tak? To wybaczenie, przebaczenie, wyrównanie rachunków, tak mocno duchowo, powietrznie tutaj, kochani, wyczuwam. Na planie ziemskim, materialnym nie do końca. No pisaliście mi, że macie faktycznie relacje z wodnikiem pod miesięcznym waszym rozkładem.
Także tutaj to mi się pokazuje. Ta sytuacja, ja mówię, ja od zawsze to powtarzam, że no, w tym świecie, w którym istniejemy, połączenie byka z wodnikiem jest niezwykle skomplikowane, dlatego bardziej to odczuwam powietrznie i duchowo niż faktycznie, kochani, jakoś materialnie i fizycznie, tak? Tak jakby cały świat duchowy starał się was pojednać, pojednać wasze duszy z punktu widzenia duchowego, ale to, co się dzieje tutaj, wszelkie okoliczności na planie materialnym, ziemskim, bądź wasze po prostu podejście byki, czy też podejście trygą, no wy nie do końca to rozumiecie, nie do końca to na tym planie materialnym, ziemskim możecie się po prostu zrozumieć, pojednać, natomiast cały świat duchowy, mam wrażenie, że stara się wasze dusze pojednać no, z tego poziomu poza fizycznego po prostu, ale tu na ziemi jest ciężko, dlatego że znam to z autopsji, znam to, kochani, z autopsji, że relacje z trygonem ziemskim, no ja akurat miałam relację z bykiem bardzo trudną, także to też tutaj oddziałuje, przynoszą faktycznie bezsenność, depresję, a nawet i koszmary. I tutaj też poprosić o takie wsparcie, zaraz zobaczymy, co dostaniecie za przesłanie anielskie, ale na pewno świat duchowy trzeba byłoby o takie wsparcie poprosić, bo jedno z was albo i oboje bardzo cierpicie i to tutaj, kochani, widzę i są jeszcze też po prostu długi karmiczne, więc dlatego tak może to wyglądać. No, jesteście kierowani do pojednania, do przebaczenia. Świat duchowy w jakiś sposób stara się faktycznie, aby do tego pojednania doszło, przynajmniej duchowo, ale ktoś z was też nie odpuszcza. Wydaje mi się, że jest to kobieta, że kobieta po prostu cały czas czeka i w tym całym problemie i w tej trudnej relacji siedzi po uszy, tak? Zobaczmy, jakie będzie w takim razie przesłanie, jaka będzie pomoc anielska i duchowe wsparcie dla was. No, tu nie ma ciekawych energii, naprawdę, kochani. Naprawdę, kochani, tu nie ma za ciekawych energii. No właśnie, no jesteście do tego pojednania, tak? Do wyrównania karmy jesteście tutaj prowadzeni, więc oby to w marcu, kochani, miało miejsce. Mocno sprawy karmiczne, mocno sprawy karmiczne. Karta sprawiedliwości, o pomoc zwracać się do Archanioła Raguela, kochani, tak? Potrzeba podjęcia uczciwej i właściwej decyzji. Broń swoich przekonań, broń swojej postawy, broń swego, ale troszeczkę odpuść. Troszeczkę odpuść, bo to, co z punktu karmicznego ma się tu na ziemi zadziać, to ma się po prostu zadziać, ale bądź spokojny duchem, tak? I tego po prostu ci, byczku, życzę. Jeżeli nie było tutaj dla ciebie przekazu, poczekaj na swój księżyc, ascendent, no i Wenus. Dobrze. Zodiakalne bliźnięta. Zodiakalne bliźnięta do 7 marca. Zodiakalne bliźnięta do 7 marca. Okej, okay, tu jest lepszy przekaz, tu zostanie jakaś decyzja podjęta. Dostrzegliście ego niektórych osób, bądź sami chcecie rozwiązać problem z własnym ego. I tutaj tak jak byczki nie odpuszczają, tak bliźnięta odpuszczają i wkład, a przynajmniej to są takie wskazówki na najbliższy tydzień i takie potencjały macie, jest odpuszczenie i jest zaangażowanie i praca w swoje marzenia i wiara w swoje marzenia i podjęcie takiej konsekwentnej już decyzji i patrzenie faktycznie z dużo bardziej pozytywnej perspektywy na marzec, na cały marzec tak naprawdę tutaj mam wrażenie, bo trójka buław zawsze kojarzy mi się z taką dalekosiężną dość
energetyką. I macie tutaj maga, więc nie pomyliłam się. Faktycznie kreacja waszych marzeń, nowy początek, nowy marzec, świeży start. Tutaj pokazuje mi się jako też czas dla was działania, odwagi, asertywności i siły woli, tak? Więc tutaj no absolutnie nie pomyliłam się w tym przekazie. Koniec ze smutkiem, koniec z apatią, odpuszczenie całkowicie, koniec siedzenia w marazmie, tak? Czyli uczcie się tutaj, kochane byki i rybki, od bliźniąt i baranków tak naprawdę. Stawiamy na sumienną pracę, na cierpliwość, na pracowitość, na zyski, tak? Nie oglądacie się za jakimiś tutaj dziwnymi, mam wrażenie, duchowymi relacjami i miłościami w tym tygodniu. I bardzo fajnie, ważne są dla was wasze marzenie i bardzo ważna w tym tygodniu dla was jest wasza stabilizacja. Widzę, że ciężko pracujecie, nie oglądacie się też za otoczeniem nieuczciwym i podstępnym, jesteście, to was po prostu nie sięga. To jest takie typowe podejście asertywnej królowej mieczy. Bardzo mi się to podoba, kiedy trygon powietrzny wchodzi właśnie w tą swoją energetykę. Tak powinno właśnie, kochani, być. Bardzo dużo siły macie, kochane bliźnięta, na ten tydzień, aby z wszelkich faktycznie przykrych energii powychodzić. Bardzo się cieszę. W takim razie poproszę o jeszcze dodatkową, tylko tu na ego. Na ego trzeba byłoby uważać. Mam wrażenie, że to jest mocno też ego innych ludzi niż bardziej wasze, ale w razie czego uważajcie też na swoje ego, tak, żeby za bardzo zawzięcie znowu tutaj do przodu nie kroczyć z niezdrową, chorą ambicją, ale tu są dosyć ładne energie, więc poproszę jeszcze kartę uzupełniającą na marzec od przewodnictwa anielskiego. Poprosimy. Dobrze, Nemo spaceruje pięknie, Nemo już wyzdrowiał, wydobrzał, cieszył się wiosną, spaceruje pięknie po balkonie nam. Dobrze, kochani, rycerz ognia, właśnie, zająć się swoimi pasjami, przygodami, z pewnością siebie. To jest też, kochani, energetyka mocno zodiakalnego strzelca, gdyby coś wam tutaj mówiło. Być może jakaś niespodzianka z trygonem w ogóle ognia, tak? Coś się tutaj dzieje z lwem, strzelcem. Być może macie dzieci spod znaku strzelca bądź lwa, którym należy poświęcić uwagę, ewentualnie spod znaku baranka, ale tu tak bardziej strzelec, lew. Być może wasze dzieci też mają troszeczkę problemy finansowe i tu trzeba by było wspomóc, tak? Trzeba by było w jakiś sposób wspomóc te osoby. Dobra, dziękuję wam serdecznie, bliźnięta, i przejdziemy. Przejdziemy, kochani, do zodiakalnych raków teraz. Zodiakalne raki do 7 marca. Zodiakalne raki do 7 marca. Tutaj siedzimy, myślimy, a tak naprawdę odcinamy się, ale tak naprawdę nie za bardzo, raki, działamy, tak? Okej, wyjdź do ludzi na pewno w tym tygodniu. Ruszycie do przodu bardziej pod koniec tygodnia niż na początku, ale ruszycie. Z początkiem tygodnia no troszeczkę takie tutaj mamy lenistwo. Jakaś jest toksyczna relacja, która was więzi. I co prawda wy się odcięłyście, ale ten toksyczny wpływ nadal tutaj jest. Wasze wielkie serce, wasza wielka miłość do tej osoby, ale ruszycie, ruszycie z tejże, kochani, sytuacji. Gdybyście mieli kogoś z trygonu ziemskiego teraz, byk, panna, koziorożec, co z tą osobą? Bo tu koziorożca mocno też widać, powiem wam szczerze. Koziorożco wodnika, tak? Koziorożec z powietrznym oddziaływaniem i dużo uczucia do tej osoby, bądź od tej osoby, ale ta osoba nie potrafi wyruszyć w waszym kierunku, tak? I co tutaj z tą osobą, gdybyście mieli? Co z tą osobą, gdybyście, kochane aniołki, miały, kochane raczki?
No boi się podjąć jakąś inicjatywę, jakąkolwiek. Powinna ta osoba podjąć jakąkolwiek inicjatywę, ale tego nie robi. Nic między wami się nie odnawia, dlatego nie ma co rozmyślać, należy ruszyć do przodu, ponieważ mamy Sąd Boży, Sąd Ostateczny w pozycji odwróconej, więc tutaj nic się tak naprawdę nie odnowi i nie ma nad czym, kochani, rozmyślać, bo jest to toksyczne i będzie to w dalszym ciągu toksyczne, po prostu niesatysfakcjonujące. Koło fortuny też wam nie sprzyja i nie jest po waszej stronie, jeżeli chodzi tutaj o tą relację. Uwolnić się z toksycznych i zdecydowanie wyruszyć raczki w nowym kierunku, mocno, wymownie, wyruszyć w kierunku czegoś lepszego, pomimo wielkiego uczucia, jakiegoś połączenia duchowego. Należy wyruszyć po to, na co tak naprawdę, kochane raczki, zasługujecie, bo tutaj nie ma odwzajemnienia, jest brzydka energetyka. Brzydka energetyka, więc stare relacje, mam wrażenie, że należy tak naprawdę pogonić, były dość toksyczne i dziwne, zwłaszcza jeśli to był ktoś spod znaku koziorożec, byk, może panna, ale tu tak mocno koziorożca bym widziała, ewentualnie byka z jakimś oddziaływaniem tutaj dosyć mocno powietrznym. Dobrze. I przesłanie marcowe, anielskie. Macie króla ognia, więc tutaj albo lew w jakiś sposób chce, no i jest też ten byk, jest też ten wspaniałomyślny, kochani, byk, ale to raczej pogodzenie się, być może w ogóle mieliście byka, lwa, pogodzenie się po tych relacjach, podjęcie decyzji. Tutaj komunikat od lwa, od króla ognia, skup się, posiłkuj się wyobraźnią, ale bądź liderem, bądź przywódcą, być może, kochani, ta niezwykle charyzmatyczna, silna dosyć, ale toksyczna, ta osoba ma dużo toksycznego wpływu i tak naprawdę z serca ta osoba, chce wam powiedzieć, nie chce mieć już nad tobą kontroli i nie chce, raczku kochany, żebyś ciągle mi ulegał. To ty bądź tutaj liderem, ja już nie chcę być dłużej tutaj przywódcą, tak? Jakieś kreatywne, kochani, rozwiązania na marzec, które mogą też was mocno popchnąć do przodu, także posiłkujcie się głównie mocno swoją wyobraźnią, ale nie chodzi o to, żeby tylko w tej, bo wy macie świetną wyobraźnię, tylko żebyście wy właśnie, raki, chciały się zmotywować i wykorzystać swoje potencjały. Mówię wam szczerze, że na to szansa w marcu by było. Dobrze, przejdziemy teraz do zodiakalnego lwa. Przejdziemy teraz do zodiakalnego lwa. Okay. No i tutaj nieodwzajemniona miłość. Postawcie na przyjaźń, nie na miłość, bo nie jesteście gotowi, kochani, na miłość. Miłości macie problematyczne i trzeba byłoby się też nieco z tego pouwalniać, ale wy nie chcecie ruszyć do przodu w żadnym kierunku. No i czemu tak, lwy? Kłótnie, konflikty, rozczarowania i też iluzje widoczne w waszej energetyce. Jakaś, kochani, nieodwzajemniona miłość, bądź brak gotowości do miłości, bądź wykielich miłości odrzucacie. No brak gotowości, dużo konfliktów wewnętrznych, brak gotowości do takiej prawdziwej, duchowej miłości. Niestety u was, problem z równowagą w dawaniu i braniu, źródło mówi postaw na przyjaźń, bo na miłość nie jesteś jeszcze, lwie, gotowy. No zobaczmy, czego tutaj się jeszcze dowiem, kochani. No, odwołuj wszelkie spotkania romantyczne, randki. Tutaj nie do końca jesteś, lwie, gotowy do miłości, tak? No jest ta króla kielichów, królowa kielichów, którą znamy tutaj od dawna, z którą trzeba wyrównać też rachunki i trzeba tu postawić na szczerą przyjaźń, mam wrażenie. Ta osoba jest bardzo wrażliwa i ta osoba tu już dłużej tego nie zniesie, tak? Może być zodiakalny, kochani, faktycznie rak, więc tak, ten rak z lwem mi tutaj mocno pasuje. No i niezbyt taka sprzyjająca, powiem wam szczerze, energetyka, ale źródło mówi halo, tutaj można w końcu w marcu z tej problematycznej sytuacji się uwolnić. Są mocno karty uwalniające i mam wrażenie, że sprzyjające dla was, ale dla każdego z osobna, niekoniecznie, kochani, razem. Natomiast wy nie podejmujecie działania, nie walczycie o tą osobę,
tracicie tej osobę, bo nie jesteście gotowi, tak? Tracicie tą osobę. No cóż, no jest to przekaz gdzieś mi znany, ale tutaj też źródło mówi mi, że no dobra, Divine, no tak ma być. Jeżeli lew, no aż coś mi się ze statywem, kochani, stało, albo kotek mi się chyba dobiera. Tak, no i musi mi się tutaj dobiera, także muszę to ustabilizować. Dobra. No tutaj źródło mówi, faktycznie Divine, tak ma być, lew nie jest gotowy, więc trzeba tutaj to odwoływać, tak? Której z Was faktycznie potrzebuje leczenia? Osoba spod patronatu królowej kielichów za dużo serca dawała, być może to Wy jesteście tą królową kielichów, ale w większości przypadków odczuwam, że to lew odrzucał tutaj te przepiękne uczucia i energie są uwalniające. No tyle Wam powiem dobrego, że energie są mocno uwalniające, chociaż ta pięć buław tutaj dominuje i tutaj już no nie do końca sprzyja karma po Waszej stronie, bo królowa kielichów się odwraca, nie? No cóż, no ale tutaj lwy było sporo ostrzeżeń. Zobaczymy, co jeszcze anioły doradzą. Archanioł Sandalfon. Znaczy na pewno rozwój duchowy dla Was przy tej karcie, tak? Duchowość. Duchowość w miesiącu marzec, jeżeli chcecie jeszcze cokolwiek naprawić, tak naprawdę. Dlatego, że tutaj ta karta jedności mówi: poszukaj mentorów i przyjaciół o podobnym sposobie myślenia, ale otwieraj się też na duchowość, tak? No i macie gwiazdę w tle, więc kochani, macie dużą ochronę. Widać Archanioła Jofiela, widać dlaczego zawsze przy czytaniu dla lwa moje koty robią się tak aktywne. Mamy ochronę Archanioła Jofiela, Sandalfona, czyli macie tą boską ochronę z góry. Trzeba na duchowość się pootwierać, nie ma co panikować. No cóż, no ile królowa kielichów mogła czekać, tak? Co zjednane, tak naprawdę to będzie zjednane i połączone, i ciężko tego typu miłość rozerwać. No natomiast każdy czasami traci już cierpliwość. Jeśli przekaz nie był dla Was, odsłuchajcie proszę swój księżyc, ascendent bądź Wenus. Dobrze, a my przechodzimy już do zodiakalnej panny. Przechodzimy do zodiakalnej panienki. Rodzinnych jest szansa, aby powychodzić z tego w tym tygodniu. Kończy się jakaś, kochani, trudna sytuacja. Być może ktoś w końcu daje rozwód, ale nie zachowuje się ugodowo. No, odwraca nam się paśmie, czy być może dzieci też wasze cierpią, tak? Jeżeli mieliście rozstanie z partnerem. Jest jakaś brzydka komunikacja cięta dosyć, powiem wam szczerze. Dobrze, no ale jest też arcykapłanka. Dobra, co tu będzie się u Was, panienki, działo? No coś w życiu rodzinnym na pewno się, kochani, dzieje, bo widzę rodzinę, widzę dzieci. No zobaczmy, zweryfikujmy to. No, widzę dzieci. Dzieci w jakiś sposób, kochani, tutaj cierpią. No jeżeli nie macie dzieci, to nie wiem, to nie za bardzo przekaz dla Was. Ewentualnie jakieś niedojrzałe, niestabilne, niezdecydowane osoby. No to tutaj całkowicie odpuścić sobie. Ale dzieci robią się nerwowe, dzieci zaczynają się stresować, zaczynają robić psikusy, dziwne rzeczy. Faktycznie trzeba tutaj przyjrzeć się dzieciaczkom w tym tygodniu, aby powychodziły z dziwnych energii, a być może po prostu wy zakończyliście małżeństwa i dzieci tutaj na tym cierpią. Konieczność odpoczynku, konieczność urlopu, konieczność odbudowania zaufania w rodzinie. Dzieci mają barierę ochronną, przez to zaczynają wychodzić dziwne energie z nich, tak? I tutaj trzeba dość uważnym okiem temu się przyjrzeć, bo problem jest też mocno maskowany.
Tu jest taka walka widoczna i jest maskowane po prostu psychiczne zranienie, także każde dziwne zachowanie waszych dzieci jest poprzez jakieś wewnętrzne psychiczne zranienie i żeby do tego głębiej dojść, no potrzeba wytrwałości na pewno i cierpliwości i sumienności. Coś się kończy. Być może też ktoś z was straci pracę, albo jeżeli macie troszeczkę starsze dziecko, to być może straci pracę, tak? I wtedy też trzeba umiejętnie po prostu pocieszyć tą osobę. No są tu jakieś problemy. Generalnie dzieci coś mocno skrywają w tajemnicy, jakieś problemy finansowe, tak? Trzeba by było się przyjrzeć, trzeba by było o tym porozmawiać. Jest jakaś strata. Także albo jakiś rozpad związku, małżeństwa, albo faktycznie utrata pracy, destabilizacja finansowa. Jeśli macie, no, takie już starsze dzieci, ale i nie tylko, należy, kochani, porozmawiać o tym problemie. Problem może być też mocno miłosny, mocno związany z relacją. No, potrzeba komunikacji bardzo silna w tym tygodniu, wyjaśnienia. Ta komunikacja może być dosyć trudna, tutaj od razu dostrzegam, bo to, co we wnętrzu, niekoniecznie ta osoba, z którą będziecie rozmawiać, będzie pokazywała zewnętrznie, więc tutaj i umiejętnie, i intuicyjnie są też energie mocno powietrzne i dwa razy arcykapłanka w tym rozkładzie, więc intuicyjnie trzeba będzie wychwycić, o co tak naprawdę chodzi, więc nie lada wyzwanie dla was, panienki. Zobaczmy, co na to nasi anielscy opiekunowie i jaka karta przewodnia dla was na marzec. Kochankowie, czyli tak jak mówiłam, coś w miłości, bo tu jeszcze dodatkowo jest As Kielichów, cesarz się odwraca, no mówię, rozpady małżeństw, tak? Jakieś związki intymne, związki skrywane w tajemnicy. Ostrożnie, ostrożnie podjąć decyzję, ostrożna komunikacja i zadbanie o zdrowie, zwłaszcza zdrowie psychiczne, neurotyczne, tak? Zwłaszcza zadbanie o nerwy. Tutaj mocno takie karty widzę. I znowu kolejny raz na marzec, karta dotycząca dzieci. Zwłaszcza jeśli macie z trygonu ognistego, z ognisto-powietrznego, czyli tutaj mamy strzelca, barana, lwa, wodnika, bliźnięta i wagę. Przyjrzeć się dzieciom w miesiącu marzec, zaopiekować się dziećmi. Takie tutaj przekazy dla was, kochane panienki. I przejdziemy teraz do zodiakalnych wag. Przejdziemy, kochani, do zodiakalnych wag. Zodiakalne wagi do 7 marca. Destabilizacja w związku. Nie jesteście gotowi na stabilny związek, wagi. Oj, nie, nie, nie. Ale macie szansę na uwolnienie się. I też jakaś cięta, dosyć ostra komunikacja. No może nie aż tak, ale też jakaś dosyć problematyczna komunikacja. Dużo spraw do zrobienia w dalszym ciągu u was, wagi. Czyli tutaj wychodzi, no, na to, że tej gotowości jeszcze tutaj w marcu, w tej miłości, tak naprawdę nie ma. Destabilizacja, jeżeli chodzi o sprawy związkowe, u was wagi dosyć mocno. Sprawy głęboko do uzdrowienia, również z okresu dzieciństwa. Również i dzieciom należałoby się przyjrzeć, jeżeli, kochani, macie. Dobra. No, konflikty w związkach. Konflikty w związkach, też konflikty w związkach o dzieci. Być może bardzo chcecie mieć dzieci, ale nie ma gotowości po stronie z jednego z partnera. Jakieś konflikty na ten tydzień są, sprawy do uzdrowienia, problemy z terapią potrzebna, problemy z wzorcem żeńskim, problemy z mamą, tak? Problemy ze związkiem rodziców. No, dużo spraw do uzdrowienia, załamanie psychiczne również tutaj dominuje i mocno karty są dziecięce, mocno karty niedojrzałe, więc albo wy macie wewnętrzne dziecko do uzdrowienia, albo przekaz z panienki był, jeżeli macie coś z kosmogramu panienki, to poniekąd przekaz z panienki był też dla was i trzeba zaopiekować się dziećmi,
Ale być może wy, bo tu bardzo dużo karty dzieci znowu jest wagi, być może wy po prostu wewnętrznie, swoje wewnętrzne dziecko macie mocno do uzdrowienia. Zaborcze kobiety, takie niesprzyjające kobiety w waszym otoczeniu, bardzo zazdrosne, mściwe i gotowe do kontroli i do zemsty na was, tak więc no coś tutaj dziwnego, ale źródło daje też szansę, że można to wszystko jeszcze poukładać jak najbardziej w marcu i wszystko może się jeszcze pomyślnie, kochani. O Jezu, jak dużo kart dzieci, ale pod tymi, czyli najprawdopodobniej też mocno terapeutyczne sprawy po prostu dla was, tak? Terapia związana, bo wy wchodzicie w jakiś wir też miłości nieodwzajemnionych, macie problemy miłosne, więc po prostu terapia. Zobaczcie, słońce jednak przyświeca i sprzyja, więc sytuacja nie jest absolutnie beznadziejna. Być może już w marcu może się rozwiązać. No zobaczmy, co na to aniołowie i duchowi przewodnicy. Dwie karty już dla was wagi. I znowu karta dzieci. No zobaczcie, niesamowite to jest, jakie. Ale tutaj u was mocniej i wyraźniej, nawet bym powiedziała, więcej paziów u was jest, ale być może to wasza niedojrzałość emocjonalna do miłości. Też tak wagi może po prostu być, że patrzycie na miłość bardzo infantylnie. Tutaj nie chcę nikogo obrazić, ale to są takie karty. I tutaj mocno daje mi źródło komunikat, no waga nie jest jeszcze gotowa, tak? Aż dwie karty. Piątka powietrza, właśnie, nie wchodź w wir dziwnych relacji miłosnych, to na pewno chce nam źródło przekazać. I teraz mamy rycerza wody, rak, skorpion, ryby, tak? To są takie znaki zodiaku, osoby bardzo emocjonalne i romantyczne i być może spotkaliście takie osoby, zakochałyście się, wpadłyście w źródła miłości, ale w marcu nie ma jeszcze gotowości, potrzebujecie procesu terapii i uzdrawiania i to mocno źródło chce wam uwagi przekazać. Dobra, dziękuję wam wagunie. Przechodzimy teraz do zodiakalnych skorpionków. Przechodzimy teraz, kochani, do zodiakalnych skorpionków. Skorpiony. Widać siłę, widać asertywność, widać też konflikty. Dosyć to tajemnicze i zagadkowe. Z jednej strony siła, asertywność, nie odzywam się, z drugiej strony powoduje jakiś konflikt. Takie mocno sprzeczne te wasze energie. Stabilność jest zachowana, siła jest, nie brakuje wam tego, ale o co wy tak skorpiony się wykłócacie? Czy macie może jakieś sprzeczności, rozterki wewnętrzne też? Takie też mocno duchowe, refleksyjne, dotyczące relacji, dotyczące bratnich dusz, bliźniaczych płomieni. Też jak najbardziej. No, siła w tle, ewentualnie zodiakalny lew, gdybyście mieli związek, kochani, z lwem. Trudna, problematyczna relacja i podjęcie konkretnej decyzji co do tej relacji. Okej. No, zakończenie ewidentnie jakiegoś niezobowiązującego etapu, który was po prostu już nie satysfakcjonuje. Ja widzę tutaj zakończenie czegoś, co jest mocno toksyczne, ale rozterki sercowe wiążą się z brakiem nadziei w nowe miłości i relacje. No to co to ma skorpiony w ogóle być? Dla was jest jeszcze nowe, kochani, partnerstwo, ale na razie będziecie w energetyce singla. Jeżeli ktoś z was nie kończy związków partnerskich, no to jest gdzieś informacja, że macie na tyle siły, żeby przezwyciężyć jeszcze ten problem, ale energie są dosyć dziwne i sytuacja jest dosyć mocno toksyczna. No nie wiem, co tu jeszcze więcej mogę skorpionki powiedzieć, dlatego od razu dokładam duchowe przewodnictwo od aniołków. I tutaj, kochani, mamy asa powietrza. O czym nam mówi as powietrza? Wy macie
No mówię, każdy ma też, to jest czytanie ogólne, więc każdy ma też troszeczkę inną sytuację w danym tygodniu. W każdym bądź razie wasze pomysły, inspiracje są genialne. To wam chcę powiedzieć źródło, tak? Znacie już prawdę i powinniście podjąć się wyzwania, bo to, co wam podpowiada intuicja i to, co wy tak naprawdę wiecie, jest prawdziwe. O tym mówi As Powietrza i macie jedność w tle. Na pewno rozkwit, rozwój duchowy i niepoddawanie się. To, co tam sobie w głowie kierujecie, źródło chce powiedzieć, że jesteście na właściwym tropie. No taki krótki przekazik dla was, ale nie będę tu na siłę nic więcej naginać, bo czasami tak i lepiej. Przejdziemy do zodiakalnego strzelca jeszcze. Upewnię się, czy na pewno wszystko się nagrywa. Mam nadzieję, że wystarczy tutaj mi baterii i karty pamięci. O kurczę, już dosyć późna godzina, ale jeszcze trzy znaki nie zostały. Okej. Dobra. Zodiakalne strzelce. Zodiakalne strzelce, co dla was? Jak zawsze trygon ognisty, po prostu karty szaleją. Dobra. No ten ogień tutaj zawsze wam robi psikusy. Zawsze coś się dzieje na czytaniach z trygonu ognistego. Dobra, co nam tutaj spadło? Kochankowie, czyli też może być taka historia jak i u Skorpiona. I też jest siła, kochani, i też jest podjęcie decyzji i zrozumienie wszelkich toksycznych zależności i wszelkich energii cienia, mam tutaj wrażenie, zdjęcie, opaski, ale destabilizacja. Destabilizacja u was dominuje. No nie do końca mi się podoba to, co widzę. No jest na szczęście uwalniająca dziesiątka mieczy, więc z jednej strony wiecie, odcinacie, uwalniacie się z tego, co trzeba, a z drugiej, aha, okej, bo wy odcinacie się od toksycznej osoby, tak bardzo asertywnie i ciętym językiem, ale sami chyba nie bardzo tutaj pracujecie nad miłością własną, strzyczyki. Ile można wpadać w wir toksycznych, dziwacznych relacji i odcinać się nieustannie od nich, kiedy nadal problem jest również w was samych, ale wy już z tym cieniem się skonfrontowaliście, zdjęłyście przepaski z oczu, tak? Podobnie jak skorpiony. Więc wystarczy teraz strzelce po prostu wziąć się do roboty. Dotyczy to mocno sfery uczuciowej waszych relacji, tego w jakie relacje faktycznie wchodzicie, tak? I macie też wszelkie narzędzia potrzebne do ujrzenia prawdy, która się kryje tutaj za tą przepaską. To, co skamuflowane, skonfrontowane, to, co najgorsze, najciemniejsze w nas samych. To wy macie, strzelce, mocno do przepracowania i wiąże to się i również z miłością własną. Takie uwolnienie, pojednanie z samym sobą, mam wrażenie. I to będzie, bo siły wam nie brakuje. Brakuje wam bardziej zrozumiałego i uczuciowego podejścia do samego siebie. Nie widzę tutaj kielichów w ogóle w tym rozkładzie. No, zwłaszcza u kobiet, kochani, brak miłości własnej, zwłaszcza u kobiet. I zaś ma to odzwierciedlenie mocno na wszelkie relacje, w jakie po prostu, kochani, wchodzicie, tak? No właśnie, i tu tak samo jak i uwagi, tu nie ma gotowości jeszcze do miłości. Zaczynajcie od przyjaźni. Tutaj nie myślcie o miłości, jeżeli nie ma miłości własnej. Silne jesteście, tak? Rozwijajcie się dalej duchowo, zwłaszcza nasze ogniste, piękne i seksowne kobiety. Odkrywajcie to, intuicja dobrze wam podpowiada i no oby do końca marca faktycznie duchowo było już pojednanie, przede wszystkim z sobą, kochani, samym, wejść w nowy etap i w przymierze z sobą samym, ruszyć do przodu i wziąć się, strzelce, pod kątem duchowym wreszcie do roboty i wyjść z tych dziwacznych energii do końca. Macie mocno uwalniające energię, więc no obyście tutaj w marcu właściwą pracę nad sobą pod kątem duchowym podjęły, bo jeżeli chodzi o wszelkie inne dziedziny, to wy sobie radzicie i faktycznie tą pracę podejmujecie, jesteście bardzo zaradne, natomiast no duchowo tak, no przymykam oko na to, co tutaj widzę, tak? Chociaż świadomość jest u was, świadomość jest u was gorzej z pracą, gorzej też z przełożeniem teorii na praktykę, że tak powiem, nie? Dobra.
I anielskie źródło. Anielskie źródło, poproszę o kartę dla strzelczyka na marzec. Poprosimy o kartę. Paź wody. No właśnie, intuicja w marcu jest, wrażliwość jest albo potrzeba. Potrzeba jakiegoś wyrazu artystycznego, kochani, tak? No i raczej przyjaźnie niż głębokie relacje miłosne. Zaczynamy tutaj przede wszystkim od przyjaźni. No i mam też informację, że jakaś nowa osoba wkroczy w twoje życie. Rybeńki, kochani, raczek, być może skorpionik. Tak bym ryby i raka obstawiała, tak? Zacznijcie od przyjaźni i pracujcie nad swoją intuicją, zdolnościami parapsychicznymi oraz rozwojem artystycznym i duchowym. To macie mocno na marzec. No, tu nie ma gotowości jeszcze do głębokiej miłości, natomiast na jakąś nową relację jest faktycznie w marcu szansa. I stopniowo można się uwolnić i tą relacją kierować, że tak powiem. Tylko weźcie się do duchowej i artystycznej faktycznie pracy za siebie. I pamiętajcie, strzelce, o miłości własnej. Dobra, koziorożce. Koziorożce. Koziorożce, rozłączyło mi całkowicie internet. Kochani, dobra, już mam połączenie. Lecimy z koziorożcem. Dobra, lecimy z koziorożcem, kochani. Koziorożce. Koziorożce, dziwny wodnik albo skorpion koło was się kręci. Puścić to trzeba. Relacja z wodnikiem i skorpionem rzeczy zdecydowanie trzeba puścić. Ta osoba sparowa jest pod znaku koziorożca. Jeżeli to jest kobieta, skorpionica, skorpionica wodniczyca, ktoś z dominacją wodnika, skorpiona, ta osoba dominuje nad wami, tak? Więc wy tutaj, to jest takie mocny, mocny strzał, no, wasze męskie ego, waszą męskość generalnie, bo tak mocno czuję, że do panów powinnam powiedzieć. Panie, jeżeli wy macie dziwnego faceta, skorpiona bądź wodnika, albo i skorpiona, i wodnika, to macie bardzo dużo siły, żeby to odpuścić, tak? Dostaję tutaj takie informacje, rycerz kielichów nam się odwraca, także tutaj nie ma co, nie do końca to puszczacie te relacje, a powinniście rzeczywiście, panie, w podznaku koziorożca to zrobić, tak? No, nie ma co się kłócić już, kochani. Nie odpuszczacie. Ta osoba ma jakieś problemy z dzieciństwa, albo z poprzednich relacji, albo generalnie no, jakieś problemy głęboko skrywane. Nie do końca macie na to też wpływ, więc walczcie o swoje marzenia i pragnienia, a tą relację odpuśćcie. Na pewno już tutaj nie wyczekujcie, ale kochani, pod wodnikiem pojawiła się też dwójka kielichów, więc może to jest bardziej toksyczny skorpion, aniżeli wodnik. Być może to jest szansa na relację faktycznie z wodnikiem, ponieważ skorpion pokazuje mi się w odwrocie, tak naprawdę dwa razy skorpion pojawił się w odwrocie, nie? No, więc może to bardziej toksyczny faktycznie, kochani, skorpion.
niedojrzały bardzo, skorpion z problemami z dzieciństwa, tak? I faktycznie nowa miłość jest dla Was, ale jeżeli jest to toksyczny wodnik o skorpion, no to to będzie o tej osobie, ale być może szansa na nową relację z wodnikiem, natomiast toksycznego wpływu, powiem Wam szczerze, jest sporo. Też widać tutaj jeszcze kobiety, ale to jest taka królowa buław, czyli siła, asertywność, tak? No być może panowie faktycznie są zakochani tutaj w jakimś wodniku, w jakiejś pani, ale tu też no nie do końca, bo król mieczy też może być męską po prostu energetyką. No jest to czytanie ogólne, więc ciężko mi zdefiniować, ale energia toksyczna z jakąś nową, potencjalną, miłosną energią się miesza, więc bardzo ważne u Was jest, aby odciąć się od starego, toksycznego i z czystą kartą wejść w nowe, bo tu macie szansę. Ten król mieczy może być, to nie jest wodnik, to mogą być też po prostu Wasze ciężkie doświadczenia. Jest to po prostu informacja, że po tych ciężkich doświadczeniach macie na tyle siły, żeby wejść w nowy, kochani, etap. Tutaj też to rozczarowanie, apatia, tęsknota, to się odwraca i jest nowy as kielichów dla Was. A co na marzec od anielskiego duchowego przewodnictwa? No właśnie, asertywność, pewność siebie, ciepło, inteligencja, pełnia wdzięku. Panowie, być może poznacie taką kobietę i będzie szansa na nową relację miłosną, ale panie też po prostu rozwincie skrzydła, wzlećcie po toksycznej sytuacji, tak? Doceniajcie siebie, brońcie swojej kreatywności, niezależności i kobiecości, bo to też są mocno kobiece energie. Do tego w tle jest jeszcze arcykapłanka, czyli można o pomoc do archanioła Haniela się zwracać, bo intuicja też Wam podpowie odnośnie wszelkich tutaj relacji w marcu, tak? Należy też zachować cierpliwość, rozważać dokładnie swoje potrzeby, zwłaszcza kobiety przy dwóch królowach buław, aby tutaj nie było żadnych rozterek i niepewności, tak? Przyjrzyjcie się spokojnie swojemu wnętrzu i swoim potrzebom i oczyście się ze starego, toksycznego etapu koziorożce. Dziękuję serdecznie, koziołki, i na deser mamy wodniczka. Wodnik zodiakalny na deser. Co dla wodnika do 7 marca? Tutaj też sprawy z dzieciństwa się pokazują, ok, ale jest odejście, nie wyczekujemy już na coś, co jest złudne i ruszamy do przodu, wodniki, bardzo ładnie. Chociaż życie rodzinne nadal jest, kochani, do uzdrowienia i tu też dzieciaczki mocno się pokazują. Najprawdopodobniej też po prostu wewnętrzne dziecko do ustabilizowania. Ale jeżeli macie dzieci, jeżeli macie coś z wpływu wagi panny, to również jest i tu przekaz dla Was. W każdym razie stabilizacja wewnętrznego dziecka i potrzeb wewnętrznego dziecka. Dojście też do sedna prawdy. Zobaczmy co więcej. Gdybyście miały dzieci, które no, są ostatnio problematyczne, to dołożę Wam kartę. Jeżeli nie macie dzieci, dotyczy to mocno Waszych wewnętrznych spraw, bądź spraw też związanych z okresem dzieciństwa, tak? Dołóżmy tutaj kartę. Okej, dzieci potrzebują bardzo dużo miłości i wyrozumiałości, tak? Jeśli macie. Ale kochani, też król kielichów jest po prostu potrzebą terapii, uzdrawiania, tak? Też w celu gotowości wyjścia do nowej miłości potencjalnej. Od czego odejście? Od fantazji, od infantylności, od jakichś wyobrażeń, tak? Od tego tu ma być odejście i nie uwolnić się i nie czekać już. Uwolnić i nie czekać, ruszyć do przodu. No, być może do końca trzeba przeżyć jakąś żałobę, stratę po rozpadzie związku, małżeństwa, ale wodniki, ruszycie śmiało do przodu, także nie
poddawać się i też szukanie stabilnej pracy na pewno dla Was, tak? Bo tutaj sukces, nagroda, uznanie zawodowe, ale generalnie trzeba sporo wysiłku jeszcze w uzdrawianie włożyć, ale jak najbardziej wodnik jest na pozytywnych i dobrych kochanin torach. I karta anielska na marzec to arcykapłanka. Słuchajcie, znowu tutaj Archanioł Haniel i słuchanie intuicji, cierpliwość wodniki, wytrwałość i rozważanie dokładnie potrzeb swoich wewnętrznych, swojego wewnętrznego dziecka. Jeżeli nie macie dzieci, mówię, chodzi o wasze własne wewnętrzne potrzeby. Trzy razy koło fortuny wodniki w waszym rozkładzie, więc to musi być czas na pozytywne zmiany w marcu. Także powodzenia. Dziękuję wam, kochane duszyczki, za te przekazy na pierwszy tydzień marca oraz otrzymaliście tutaj również anielskie wskazówki na cały marzec. Także korzystajcie, odwdzięczcie się, proszę, łapeczką w górę, a wszystkie piękne panie zapraszam do upust do rabatu marcowego do 10 marca. Przypominam, 30% upustu na wszystkie moje usługi. Pozdrawiam was serdecznie i pa pa, buziaki!